Oczywiście bardzo, bardzo chciałbym podziękować dobrej duszy tego całego naszego, całej naszej akcji, czyli panu Krzysztofowi. Brawo dla pana Krzysztofa i jego stowarzyszenia. Tak jest, dziękuję bardzo moim współpracownikom, moim podopiecym, którzy także w tej akcji się włączyli. Chciałem poinformować, oprócz tego, że płyta została sprzedana, to dwa obrazki także już mają swojego kupca. Jeżeli tylko państwo chcą powiększyć grono tych, którzy w ten sposób wspierają Piotra, bardzo prosimy, te obrazy Piotra przed wejściem do Domu Kultury, kiermasz prac podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro, no i wolontariusze z puszkami. Polecamy się i mam nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze pan dyrektor zmierza, tak? Tylko jedno słowo, a w związku z tymi obrazkami mamy taki pomysł. Te prace, które nie zostały dzisiaj sprzedane, zostały zeskanowane i one będą widoczne na stronach internetowych E-Kuriera Dąbrowskiego oraz Dąbrowskiego Domu Kultury, także będzie można spokojnie sobie, że tak powiem, po prostu przymierzyć, zobaczyć i kupić, tak, żeby nie kupować kota w worku. Ja tutaj oświetliłem celowo jeszcze na koniec te prace, także można je zobaczyć. Tak jak mówię, skany będą widoczne na stronach internetowych. I zachęcam państwa, kupujmy tak, żeby wszystkie te prace zostały sprzedane. Dziękujemy, dziękujemy pani Zofii Borowskiej za to, że nam pomogła tutaj. Ja myślę, że one zostaną kupione teraz, w tym momencie, ponieważ widzę tu na sali jeszcze dużo ludzi o chorym sercu i one nie kupią. Ja kupię na pewno dwa od razu, za chwileczkę. Nie będzie czego skanować. Także myślę, że nie trzeba będzie skanować, o co bardzo prosimy w imieniu Piotra i wszystkich. Dziękujemy bardzo. I do zobaczenia.